Nazywam się Małgorzata Stasiaczek i jestem dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Bajkowej. Na festiwalu zaśpiewają ci najzdolniejsi, wybrani najbardziej utalentowani wokaliści, młodzi od 6 roku życia. Zaśpiewają też nastolatkowie, zaśpiewają dorośli, seniorzy. Zobaczymy po prostu, kto zakwalifikuje się po eliminacjach. Dzień dobry, Lwie. Dzień dobry. W tej chwili mamy 450 zgłoszeń z całej Polski, również z zagranicy. No, narzędzie do promocji miasta, bo tutaj też organizatorzy wspomnieli, że bardzo, bardzo dużo jest osób, które przyjeżdżają tutaj z całej Polski. I tak jak pamiętam, przed pierwszą edycją wydawało mi się, że to takie będzie fajne nasze miejskie, niszowe przedsięwzięcie, a tutaj robi się festiwal ogólnopolski i bardzo się z tego cieszę. Część dzieci się stresuje. Część z tych dzieci, które się stresują, mają tremę mobilizującą, a część wychodząc jest zawiedziona. Mówi, że w domu śpiewa zdecydowanie lepiej, czy pod prysznicem, czy w samochodzie, czy gdziekolwiek, na ulicy nawet, ale tutaj to żywie ich zestresowało. Część mówi, że fantastyczny występ i nie rozumieją tych stresujących się. Czasami zauważam, że rodzice są zdecydowanie bardziej zestresowani niż dzieci. Nastawiają ucho, podsłuchują, chociaż obiecują dzieciom, że nie będą słuchać. A tak naprawdę słuchają, stoją za tymi drzwiami, trzymają kciuki. No oczywiście, co może powiedzieć prezydent Bielska-Białej? Bolek Lolek, Bolek i Lolek oczywiście, pan Palini tutaj z naszej stajni, oczywiście też porwanie Baltazara Gąbki. Tym bardziej, że to są akurat bajki z mojego dzieciństwa. Za wiele ich nie było wtedy. Podśpiewuję, przyznam, no, kiedyś śpiewałem w chórze w liceum. I to było ciekawe, bo to było w okresie przemiany głosu, tak delikatnie powiedzmy, więc zaczynałem w tenorach, a kończyłem w basach. Takie ciekawe doświadczenie. Oczywiście jury zawsze jest stresujące dla uczestników, osoby w jury są stresujące z racji swojej roli. I czasami dzieci niektóre wyolbrzymiają to po prostu, co tutaj mogę siedzieć za tymi drzwiami. Nie jest tak źle, nikt nie gryzie. Wręcz słuchamy z ciekawością. Są to empatyczne osoby, też dobierane nie z przypadku. Coś w objęciach chłodu mnie pcha.